Hej, jestem Zwirbą. Chciałbym was serdecznie powitać w trzecim odcinku naszej filipińskiej choroby, znaczy filipińskiego tygrysa, gdzie gramy Królestwem Cebu i mamy zamiar odtworzenia dawnych granic państwa Chola. No i będziemy powoli tutaj myśleć, jak to dalej rozwijać się, co tutaj mamy, dalsze kierunki rozwoju. Na razie oczywiście musimy teraz usystematyzować, czy może ufortyfikować nasze dotychczasowe podboje. Tutaj musimy po prostu właśnie na ten moment może troszeczkę powiedzmy zwolnić, ponieważ mamy problemy z manpowerem, wchłaniamy wasala, więc przynajmniej będziemy mieli troszeczkę większą armię, chociaż troszeczkę. Musimy jeszcze korować prowincję, nie mamy na to punktów w ogóle, jesteśmy trochę rozciągnięci niepotrzebnie. No to może nie to niepotrzebnie, co potrzebnie, tylko na chwilkę nam to zajmie. Kolejny krok to będzie kolonizacja na pewno i tutaj będziemy chcieli zająć te państwa właśnie tutaj, które będą dosyć bogate. No i oczywiście będziemy chcieli kolonizować jak najwięcej tutaj prowincji, będziemy chcieli zdobyć w pełni nasze tutaj okolice. Dobra, możemy, jeszcze poczekamy. Okej, no i jeszcze zostało nam Mindoro. I możemy rozpocząć budowę. W Manili będziemy mieli 0,11 dochodu, a w Cebu będziemy mieli 0,10, więc na razie będę rozbudował tutaj świątynię w Cebu, zwłaszcza że będziemy chcieli w Cebu rozwinąć pewnie renesans. Ponieważ tutaj mamy dosyć chyba sporo zniżek, tutaj mamy nabrzeżne centrum handlu, tutaj też mamy takie, tak. Tutaj mamy 72 punkty, tutaj mamy 60, to jest tropikalne, Manila też jest tropikalna niestety. Więc Cebu będzie naszym dobrym miejscem do rozwijania naszej tutaj ewentualnej instytucji, więc możemy powoli zacząć to robić. Dobra, tutaj skończyliśmy. Mamy dodatkowe dwa okręty do naszej potężnej wszechfloty. No i teraz zobaczmy, czy mamy jeszcze coś do korowania. Ale rzeczywiście jeszcze jedna prowincja została. I teraz pytanie tak, jak z armią? Mamy drobny nadmiar armii. Ale powinniśmy sobie za niedługo z tym dać radę, ponieważ tutaj pewnie będziemy mieli kolejny state Butuan, to jest state z tymi. No to w takim razie tutaj akurat już i tak mamy pełnego kora po wchłonięciu naszego drogiego wasala. Tutaj możemy chyba przydzielić szlachtę, czyli kszatrias. No i dobra, i będzie pytanie zaraz, gdzie jeszcze przydzielić jakąś prowincję właśnie tym panom. Mindoro ma klejnoty, tutaj mamy przyprawy, tutaj mamy zboże i chyba tutaj ta prowincja ze zbożem będzie dobrym miejscem. Poprosiłbym w takim razie szlachtę o generała i poprosił o punkty militarne. W ten sposób mamy troszeczkę za dużo dowódców wojskowych, ale dzięki temu mamy punkty militarne, które możemy albo spożytkować na kolejną technologię wojskową, która może byłaby nawet przydatna. A tutaj ja bym jeszcze zrobił tak. Zrobił to state'em i wrzucił tutaj edykt nawracania, dzięki czemu będziemy mieli no, jakąś tam sensowną prędkość nawracania z Sulu. No i oczywiście możemy jeszcze stworzyć dodatkowe state'y, ale na razie nie mam ochoty wydawać punktów na to, zwłaszcza te dwie prowincje. Nawet jakby byłyby dosyć, są nawet dosyć bogate, więc można by o nich pomyśleć. Na ten moment cały czas kwestia jest prosta. Trochę szkoda gotówki na to. Jest tak. Albo możemy mieć tak, zmniejszony. Albo będziemy mieli port przez jakieś 5 lat, który nam da troszeczkę premii. Albo możemy mieć kosztem korupcji jeszcze plus 1 do produkcji. To jest fajna rzecz. Bo dzięki temu, oprócz tego, że będziemy oczywiście bogaci, no oczywiście musimy trochę zapłacić za korupcję, ale tam czart z wami. W sumie Ming, słuchaj, ja bym z tobą wziął z chęcią za niedługo jakiś królewski mariaż. I ten Dajwiet.
albo ciebie. Ktoś byłby tutaj bardzo nas... moglibyśmy dokonać takiej inwazji tutaj na Champę i potem wykorzystać to jako tutaj właśnie miejsce, w którym ten... Tylko musielibyśmy złapać jakieś sojusze. Jakieś sojusze by się przydało pochwycić. Ludzi, którzy by chcieli nam tutaj ewentualnie pomóc. Ty nas średnio znasz, Ayutthaya. Ayutthaya mogłaby być całkiem niegłupim sojusznikiem. No więc na razie zacznijmy tutaj poprawiać relacje. Tutaj mamy szampańskich separatystów. Tutaj jeszcze może się pojawić jacyś bagarujeńscy. Jeśli tutaj faktycznie szampańscy by się pojawili, to moglibyśmy to wykorzystać jak dokonać tutaj inwazji, zająć po prostu Pandurangę, a potem się zobaczy. I teraz tak, możemy dać wpływy Braminom i Laguna dostanie lokalny niepokój. Gdzie jest Laguna? Laguna. To tutaj. Mamy tutaj i tak już trochę problemów. Albo możemy powiedzieć, żeby nasi Bramini poszli się, że tak powiem, czesać. Ja bym chyba powiedział im, żeby się poszli czesać, bo i tak my nie będziemy teraz zdobywać... Znaczy, trochę mamy innowacyjność, nawet ją zdobywamy. Ale ta innowacyjność na ten moment to... Nie powiedziałbym, żeby była tego warta chyba. Z drugiej strony... Laguna i tak jest w rękach szlachty. Dobra, to niech tak będzie. Niech i tak będzie. Dobrze. Czyli tak, Sulu jest powoli nawracane. Technologii na razie tej dyplomatycznej nie robimy. I teraz będzie dobre pytanie, czy ja w ogóle będę w stanie to skorować. Zobaczmy mapkę kolonialną. Gdzie to było? Chyba tutaj. Mamy zasięg, dobra. Oczywiście tak, proszę, punkty ten. Zobaczmy, jak Champa wygląda pod względem militarnym i tym podobne. Champa pewnie nie posiada zbytnio armii. Posiada 6000 żołnierzy. Jaką macie technologię? Czwartą. Zobaczmy. Okej, i posiadacie minimalną flotę. No dobra, no to w takim razie tutaj nie ma co się zastanawiać, jak się wydaje. Będziemy korzystać z magicznych zdolności. Problem jest taki, że oczywiście tutaj nie mam jak nawet... Czekajcie, ty masz coś z Buriatią? A, wy macie coś z Buriatią, okej. No dobra, czyli tak, w ten sposób, jakbym was zaatakował... W ten sposób, jakbym was zaatakował tutaj... No i tu jest spora szansa, że tu się ta Champa odrodzi. Z tych separatystów. Mi zależałoby tylko tak naprawdę na takiej jednej malutkiej prowincji. To jest prawda aż 11 developmentu. Chciałbym tutaj mieć, wiadomo, sojusz z jakimiś takimi panami. Tutaj może by się udało coś wykombinować. Langshang tutaj... to jest oczywiście problem na ten moment, jakiegoś znaleźć sojusznika. Więc zobaczymy. Na razie zrobimy tak. Tutaj nam powoli rośnie to prosperity. Ja tutaj sobie wrzucę już ten edykt zachęcenia do developmentu. Tutaj nie będziemy płacić dużo dodatkowej gotówki z tego powodu. I na razie sobie rozwiniemy tyle, ile się da produkcję. No to oczywiście wiadomo, to oczywiście bardzo mało tego renesansu nam da, ale zawsze troszkę. Dobra, coś takiego. Okej, okay, mamy już 25 developmentu. No dobra. To ja bym powołał sobie kogoś. Wow, czy ja jestem aż tak bogaty nagle? Faktycznie jestem tak bogaty. Wow. Dobra, Ming już z sobą nie potrzebuje poprawiać na razie relacji. Tutaj bym poprosił kogoś, jakiegoś, na przykład takiego Zula Saleh.
A tutaj bym powołał sobie pana od moralem marynarki. Dobra. Wziąłbym marynarkę jeszcze raz. Popłynął sobie tutaj zobaczyć, co tutaj mamy do czynienia. Tutaj jest tak, 11 tysięcy tych szampańskich. I chyba mimo wszystko jednak zrobię tak, jak mówiłem. Będziemy chcieli zrobić no CB na czampę. Jedyna rzecz, której się to obawiam, to jest to, że wtedy będę tutaj smakowitym kąskiem dla niektórych. Nie ukrywam, że tutaj byłoby dobrze uchwycić jeszcze jakieś tam sojusze, nie sojusze. Ale to się może nie udać, niestety. A możemy rozwinąć armię. Tutaj ja bym powołał sobie jeszcze pułk kawalerii. Gotówki mamy. Co tutaj mamy? Wy macie piątą technologię wojskową. Możemy zażądać gotówki. Zanim bym zażądał gotówki, bym chciał jakąś prowincję w takim razie przekazać może kupcom jeszcze. Mindoro oczywiście nie mogę. Mógłbym Tondo. I Tondo na ten moment nie byłoby głupie. Więc w takim razie przekażemy. Poproszę o kontrybucję w postaci gotówki. Dobrze, możemy zbudować w Manili albo w Cebu w rynek. Czy ja potrzebuję w takim razie budować rynek? Zobaczmy, kto jest z tym handlem. Ja praktycznie kontroluję całość. Tu jest troszeczkę Sunda posiada. No ale to w takim razie nie będę pozwalał im zabierać mojego handelku. Ajwaj. Armię rozwijamy. Flotę możemy rozwinąć jeszcze troszeczkę, więc bym powołał sobie strzykogi, żeby mieć większą flotę inwazyjną. No teraz pytanie, dobra, zobaczmy, jak tutaj jest z tą historią. Kiedy wy jesteście okupowani przez rebeliantów? 63. Więc w takim razie, jeśli chcemy uderzyć, powinniśmy uderzać jak najszybciej. Tutaj mamy tą pozytywną stabilność, powiedzmy. No, oczywiście, teraz będziemy spadać na innowacyjność. Szkoda. Mamy tak, dwa centra handlu, mamy troszeczkę już developmentu. Wydałbym punkt. Nie, okej. Punkt. Dobra, i tutaj mamy relacje takie, jakie się da posiadać na ten moment. Champa ma tą zaletę, że to jest jedyne państwo w okolicy, które jest hinduskie, więc w tym momencie tak naprawdę to bym wkurzył Hindusów tu gdzieś. Tutaj pasa jest tym sunnickie, tutaj mamy Majapahit i Sundę. Są oczywiście też państwami hinduskimi. Wy macie sojusz z Kutaj i ty masz, nie masz sojuszu. Więc na przykład jakbym kolonizował tutaj, to bym mógł wtedy uderzyć na Majapahit. To jest dobra wiadomość. Tutaj widzę jakieś bunty macie. Dobra, bunty mam w nosie. Okej. Poczekamy na rozwój floty. Separatyści z Sulu, oczywiście, jakżeby inaczej. Ale zaraz będziemy mieli w końcu nawrócone. Kurde, nawet mogło nie ten. Okej, teraz mamy wydarzenie związane z Shivą. To jest bardzo dobre wydarzenie. Szkoda, że nasz władca już jest troszeczkę ma swoje lata. Ale to oznacza, że teraz wycofamy się na razie. Będziemy kontemplować. Tak długo jak mamy wziętego Shivę jako bóstwo i mamy plus jeden stabilności i teologa, to mamy szansę, że nam się pojawi to wydarzenie. Co po 5 latach da nam plus bodajże 2 do punktów generowanych administracyjnych przez naszego władcę, co jest całkiem fajnym biznesem. Usuwamy edykt, nie potrzebujemy. Odstatuujemy. Dobra, bierzemy flotę w jednym miejscu.
Okej. Flota hop. To powinno nam zejść bardzo szybko. Mamy 10 tysięcy żołnierzy. No to w takim razie inwazja. Zwiększamy stabilność. Niestety będziemy mieć teraz tylko plus 0, ale okej. Tutaj mamy jeszcze co? Khmerów. Khmerów, którzy... budujemy się od Krzpikowską. Dobra. I teraz płyniemy tutaj i zgarniamy resztę. Musimy teraz tylko mieć uważać na jedną rzecz. Musimy uważać mianowicie na to, że w tym momencie tutaj może dojść do tego, że ci szampańscy tutaj ci spretyści oddali im prowincję, to jest znaczy, że zaraz te prowincje też zostaną im przekazane, więc przydałoby się teraz zrobić to tak. Okej, lądujemy, dobra. Słuchaj, Ajutaja, mam taką malutką prośbę. Weź proszę, bądź dobrym kochaniem i... Okej, dobra. O matko, dobra, czyli w takim razie tak, jedna armia powinna być pobita. Tutaj zostanie zniszczona do końca, więc nawet jak tam... O, właśnie. Coś się stanie, to i tak jesteśmy w dobrym miejscu. Okej, okay, Champa oczywiście nas nie znosi, Ayutthaya troszeczkę mamy agresywnej ekspansji. Ci sobie dali radę, dobra. Czy potrzebują tutaj? Nie, na razie pójdziemy tutaj. Czy ktoś będzie w koalicję? Khmerowie. Khmerowie też są Hindusami. Dobra, no to sobie zaraz będziemy tutaj budować środkę szpiegowską. I najwyżej będziemy gotowi do uderzenia od razu. Dobra. Czy ty masz tutaj w ogóle jakieś roszczenia? Ayutthaya nie ma roszczeń. Czy Ayutthaya ma roszczenia? Tutaj ma. Może nie będziemy chcieli w takim razie na Khmerów uderzać. Dobra. O Jezu, ta armia kambodżańskich separatystów. Tutaj jest Mahayana i będziemy potrzebowali dużo czasu, żeby to nawrócić. To jest przynajmniej hinduskie i to jest hinduskie, dobra. No to w takim razie idziemy. Okej, okay, i zdobyliśmy od razu okręt. Bardzo fajnie, już się nam to zaczyna opłacać. Jak tam rozmiar floty? Dobra. Czyli w takim razie mamy 1/20, jej. Dobra. No i mieć teraz tylko jedną nadzieję. Ta armia kambodżańskich separatystów nagle nie uzna, że tutaj jest, ale nie powinni, bo to są Khmerowie. W kulturach Khmerów tutaj mamy Chamów. Dokładnie Cham, a nie Chamów, ale nie brzmi tak śmiesznie. Dobra, mamy tak, mamy trochę punktów. Ja będę chciał inwestować sobie tutaj cały czas. Wiadomo, w jakim celu. Chcę tą prowincję mieć jak najbogatszą, jak najsilniejszą. Dobra, tutaj oblegamy, płacimy. Możemy w takim razie myśleć o uderzeniu na Dajwiet też. Czekaj, ty nienawidzisz Dajwiet. O, to jest dobra okazja. Chyba my powinniśmy być w stanie, jak zajmiemy prowincję, uznać Dajwiet za rywala i po prostu zająć tę prowincję tutaj. Dzięki temu Ayutthaya być może będzie chciała zostać sojusznikiem. Jak nie, no to Langshang. W takim razie będziemy też smarować Langshang. Smarujemy masełkiem oczywiście, żeby nie było. Wy macie piątą technologię. Ja oczywiście nie mam już manpowera, bo po co miałbym mieć manpower? Manpower jest dla głupków. To taki kiepski, ewidentnie kiepski żart. Mamy dosyć sporo gotówki za to w zapasie, więc można pomyśleć o najemnikach. Ja chyba w takim razie bym to zrobił. Skonsolidowałbym pułki. Dobra, mamy to przynajmniej zajęte. Flota... flota pójdzie tu. Tutaj mamy tę fortecę Dajwiet. Dobra. Czyli mamy teraz 12...
Mam teraz tak, 12 pułków. Mogę powołać 3 pułki najemne. No to w takim razie powołujemy sobie te 3 pułki najemne. To twierdzę, tutaj będę chciał się jej pozbyć. Kmerów. Ach, moment. Kmerowie teraz są duzi. Kmerowie są duzi. Można byłoby pomyśleć, że tak uderzy. Chociaż oni teraz pewnie będą mieli kosmiczną armię po tym wszystkim. No dobra. Problem, nie problem. Kwestia pozostaje prosta teraz. Bierzemy gotówkę, wchodzimy tutaj w koalicję Kmerów i Champy. Champa nie istnieje. Coś możemy tutaj zrobić innego? Nie. Dobra. Oczywiście jeszcze, tak jak powiedziałem, ten fort tutaj wylatuje. Co więcej, to jest nasza kultura. Patrzmy. No tak, Cham, polinezyjska. Tutaj, o, to jest bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Dobrze. I teraz tak, kogo możemy wziąć za rywala? Brunei tylko, szkoda. Bardzo szkoda. Bierzemy to sobie, korujemy. Czy chcę zwiększyć stabilność? Mógłbym chcieć. Mógłbym też w ogóle chcieć w końcu dostać wiadomo co, ale... O, możemy przede wszystkim zażądać wsparcia od kleru. Poproszę punkty. Prowincję dla kleru. Bramini, proszę, dostajecie prowincję. Teraz mamy troszeczkę za dużo punktów tych. Kler posiada za dużo troszeczkę władzy, więc w takim razie tutaj to robimy state'em. I powinien problem nam minąć. Dobra. Jak tutaj jest z tym ewentualnym... Dobra, spadły nam wystarczająco, dobrze. No dobra. Możemy dostać tańszego komendanta lub możemy dostać punkty militarne. Poproszę punkty militarne. Więc tak, jaka jest armia... My mamy 15 tysięcy, David pewnie jest gdzieś w ogóle spłukany, 8 tysięcy prawie. I tak jest sporo. Tutaj mają flotę. Cały czas mogę tylko Brunei wziąć z rywala, szkoda. Tutaj nie możemy na razie budować siatki szpikowskie przeciwko wam. Możemy wziąć za to którąś prowincję, na przykład tutaj ten Tai Nguyen. Słuchaj, chcecie zostać sojusznikiem? Nie. A Jutaj chce zostać sojusznikiem? Nie, szkoda. Epika, narodowa epika Czepopeja. Nie, szkoda mimo wszystko punktów, dobra. Kusi uderzenie na was. Ciekawe, czy byście mi oddali samą prowincję. A, no tak, bo póki nie skorujemy tych prowincji, nie możemy ten, a że tu macie kory, to też nie mogę was zaatakować, szkoda. Podajemy środkę w szpiegowską w końcu u was. U Kmerów. Kmerowie, tutaj to zostało nawrócone na Terawadę, więc byłoby to, pewnie byśmy zajęli sobie jakieś tutaj prowincje te, tutaj do... O, Dajwiet uznał mnie za rywala. O, jak mi przykro z tego powodu, poproszę Dajwiet jako rywala. Słuchaj, to może... O! Jest szansa, jest szansa, jest! Możemy wziąć Langshang jako sojusznika. Dobra, mamy pierwszego sojusznika. Czy ty masz Ayutaya na rywalu? Masz. Ale możemy też wziąć tak samo z wami. Dobra, czyli będę miał i Ayutaya i ciebie. Dobra. Czy możemy teraz wziąć Khmerów za rywala? Możemy, to jest dobra wiadomość. Okej. I trzecim moim rywalem w takim razie by został... na ten moment może nikt. A jak już... To może Brunei. Dobra, niech będzie Brunei jako nasz trzeci rywal. Okej.
tak, kiedy tutaj? Tutaj mamy tą Mahajanę nieszczęsną. Okej, zobaczmy jeszcze tak z misjami. Tutaj oczywiście byłoby tak. Wziąć Mariasz, aż chętnie. Wziąć Mariasz z tobą nie chcecie, bo przyczyny pewne, losowe. Możemy wysunąć pierwsze roszczenia tutaj. Czyli tego nie nawrócicie w najbliższym czasie. Mamy do czynienia z Mahajaną. Poproszę o kwarantannę. Czego? Kautary. Tutaj. Chyba będzie stracę te punkty niestety. Dobra, zobaczmy jak tutaj. Czy mamy ten... A, musimy mieć pozytywną stabilność. A, że oczywiście w tym momencie to będzie troszeczkę trudne do uzyskania. Urek zresztą spada. Dobra, możemy stosunkowo niewielkim kosztem, zapłacę jeszcze. Langshang nie chce teraz wejść, pozostać moim sojusznikiem, ponieważ macie za dużo relacji. Kurczę, no szkoda, wolałbym w sumie nie mieć... A, wy jesteście w koalicji przeciwko Ayutthayi. To jest duża koalicja przeciwko Ayutthayi, więc w takim razie, słuchaj, zróbmy tak. Ciebie wycofamy, panie David. Może mi się uda. Dobra. Niestety w takim razie, Ayutthayo, zostaniesz na własną rękę. Za to możemy wziąć Mariasz z... Tak, możemy wziąć Mariasz w takim razie z Langshang, dobra. No i w takim razie tutaj będziemy za niedługo sobie mogli uderzyć na takich panów zwanych Daiviet. Macie piątkę technologii administracji, tej wojskowej. Zwiększyłbym sobie jeszcze stabilność, mogę w miarę tanio, bo my musimy nowego generała powołać. Ten ma przynajmniej jeszcze lepsze ten, powiedzmy, referencje pod względem oblegania. I teraz tak, tutaj potrzebowałbym okej. I ile jeszcze bym potrzebował? O matko, 111 punktów. Ach, szkoda, że tego prosperity jeszcze nie mam. To by się też niewątpliwie przydało. A, tutaj miałem to uczynić state'em. I to... te wszystkie prowincje tutaj... A, tutaj chyba nie, nawet... Chociaż w sumie możemy zwiększyć tą autonomię tak czy siak. Tutaj nie będziemy na razie zdobywać wielkich kokosów z tej prowincji. Z tych prowincji. Khmerowie są też w koalicji przeciwko Ayutthayi. To jest też fajna informacja. Do tego oni są Hindusami, więc im dłużej tutaj poczekamy, tym jest większa szansa, że to wszystko trafi, że to wszystko zostanie nawrócone na naszą religię, czyli hinduistyczną. No, no więc tak jakoś tam będzie. Czy ja mogę tutaj skorzystać z jakiejś pomocy? Jeszcze dużo lat, niestety. Może dostaniemy punkty dodatkowe. Czy tutaj możemy, tutaj byśmy co dostali, troszeczkę tańsze utrzymanie state'ów, tutaj musimy mieć dużo budynków. Zobaczmy, w Manili bym zbudował w takim razie świątynię. No i tyle by to było na razie z tą rozbudową. Dobra, Langshang jest dobrym kolegą. No to w takim razie nie ma co, bierzemy flotę. Okej, no to czas jest uderzyć na Daiviet. Chcę zająć przynajmniej dwie prowincje. Nie chcę tutaj zajmować nie wiadomo ilu.
Tutaj mamy niestety do czynienia, wiadomo. Wezmę sobie dwa pułki piechoty. Nie będę zajmował tutaj prowincji po kolei, po drodze. Dobra. Mamy przewagę, jeśli chodzi o armię, rozmiar, chyba że on będzie miał 6 technologię wojskową, więc będziemy wtedy w gorszej pozycji. Na szczęście na ten moment nie ma tego problemu. Ty wojujesz z Ayutthayą i ty też wojujesz z Ayutthayą, bo ty jesteś w koalicji przeciwko Ayutthayi. Nie wiem tylko, czy oni będą wojować teraz przeciwko mnie, czy ruszą tam. Jeśli ruszą tam, to dobrze. To jest tak. Dobry moment, żeby zakończyć odcinek. Tutaj mamy triumf braminów i możemy albo dać im wpływy. Czy tu mi się będzie coś kończyć w 74, a jest chyba 72. Tak, jest 72, więc tutaj dał im dużo wpływów, albo mogę... No ja bym może w takim razie poczekał... Postąpiłbym zgodnie z ich rekomendacją. A potem się zobaczy, co będziemy. OK. I dostaliśmy plus 2 do punktów administracyjnych naszego władcy. I plus pół do prestiżu. To jest dobra zdecydowanie wiadomość dla mnie. To ja będę się w takim razie z wami żegnał. Dzięki, trzymajcie się. No i zobaczenia w czwartym odcinku. Hej!